Witam wszystkich na kanale trzecim. Ponad miesiąc temu napisał do mnie Gabryś. Mam na imię Gabryś, chodzę do trzeciej klasy. Od roku razem z dziadkiem kombinujemy z elektroniką i tak dalej, i tak dalej, i tak dziadek. Dziadek na targu za złotówkę kupił coś takiego. I tu posłał mi zdjęcie czegoś takiego. No jest to taki alarm okienny za 2 złote. Tu są trzy takie bateryjki. O, może w ten sposób jest... Jest piszczałka, to wygląda mniej więcej w ten sposób. Akurat dziadek Gabrysiowi kupił coś takiego, że tu jest jeszcze tranzystor, bo to nie we wszystkich jest tranzystor. Na przykład te już są nowsze modele, nie ma tranzystora, ale może też pokażę, jak co zrobić. Tu jest też taki typ jakiś, ale tu są dwa tranzystory. Tu jest zrobione w ten sposób, że tu jest tranzystor. Jeden ten sterujący piezoelektryk i drugi, który jest niby ten generator tego dźwięku. I Gabryś pisze dalej tak. Mam pytanie, czy coś takiego da się przerobić na coś fajnego i ciekawego, abym mógł zainteresować kolegów z klasy. Drogi Gabrysiu i drogi dziadku. Dodając kilka elementów, można to przerobić na kilka przydatnych różnych rzeczy. Tobie pokażę, jak dodając ten jeden element, czyli kondensator elektrolityczny, no i tą wtyczkę od starych słuchawek, przerobimy to na przenośny głośnik do MP3, czyli do takiej MP3, czy do telefonu, czy no do czegoś tam po prostu, żeby wzmocnić dźwięk z tej MP3. Co musisz przygotować? No musisz przygotować, no tak, no to ci już dziadek kupił, tutaj masz. Tu musisz mieć kondensator do tego, no i jakąś tam, powiedzmy, wtyczkę. Ten kondensator może być w granicach od 22 do 200, do 470 mikro. No jaki tam ci wejdzie, no tak, żeby tutaj wszedł, żeby po prostu nie wystawał, żebyś to mógł wszystko zrobić po prostu w środku. Zaczniemy może od przewodu. To jest akurat wtyczka, która ma 3 piny. Tu jest masa, tu jest kanał lewy, prawy czy odwrotnie. W tej chwili dla Ciebie jest nieistotne. I tutaj jak ją obrobić? No trzeba tutaj by było rozciąć. Delikatnie tutaj nadciąć jeden i drugi z tych izolacyjnych przewodzików. Tutaj już tą całą skórkę tutaj sobie po prostu nadcinam. Tu zaraz ściągniemy. Tutaj ściągniemy. O. I zobaczcie. W środku każdego oplotu jest przewód. No w tym wypadku jest tutaj czarny. Tu jest czarny. A tu będziemy mieli kolor. Tu mamy kolor czerwony. Trzeba zwracać uwagę, aby wszystkie te wąsy nie dotykały tutaj żadnego tego gorącego przewodu, bo te przewodziki nazywają się przewodami gorącymi. Natomiast te warkoczyki takie z tych cienkich to jest masa, czyli masy zwijamy razem tak, żeby, no broń Boże, nie został nam żaden przewodzik, bo on będzie po prostu dotykał. No tutaj już zaraz zwinę. Mam tu już zawinięty jeden, o, wystaje mi czerwony i teraz skręcam tutaj drugi. Z uwagi na to, że w tej chwili będziemy mieli jeden kanał, czyli to będzie monofoniczne, czyli co? Dwa przewodziki tutaj z masy powinniśmy połączyć, ale to zaraz połączymy. Musimy jeszcze dostać się do tych przewodów sygnałowych i też złączymy je po prostu razem. Ja już sobie tutaj pobieliłem te przewody. Widzicie, czerwony jest już zrobiony, czarny jest też zrobiony i dwie masy są też polutowane. I teraz trzeba zrobić w ten sposób, żeby te dwa sygnałowe zewrzeć razem, a te dwie masy też zewrzeć razem. No oczywiście tak, żeby to wszystko nie było sygnałowe połączone z masą, bo to są zupełnie oddzielne przewody. No dobrze, ja już sobie tutaj to połączyłem, te dwa sygnałówki. Czyli sygnałówki są połączone, zostaje masa jedna, masa druga. Te masy i tak są razem złączone tutaj przy wtyczce. To tak, czy połączymy tylko jedną, czy drugą, nie ma w ogóle po prostu znaczenia. Przechodzimy do kompletnego urządzenia. No ty masz akurat to szczęście, że masz tą idealną wersję. Dlaczego? Bo masz tutaj tranzystor. Widzisz, o, to się nazywa
akurat tranzystor, tu mi przewodzik zasłania, odsłonimy. O, tu jest tranzystor, na nim jest napis 9014, posiada trzy nóżki, jedną, drugą, trzecią. Co trzeba zrobić? Trzeba znaleźć tą środkową nóżkę, zobaczyć z tej strony, gdzie ta nóżka tutaj po prostu wychodzi. To akurat jest tutaj u mnie w tym. O, tu jest ta środkowa nóżka. I ona idzie sobie tutaj do układu elektronicznego. Tu jest układ elektroniczny. Trzeba tu po prostu przeciąć, rozciąć, żeby ta ścieżka nie miała kontaktu tutaj z bazą, bo tu jest baza. I teraz do tej bazy, czyli tutaj do tego punktu, dolutujemy kondensator elektrolityczny. Dobrze by było, żebyś to zrobił plusem. Dłuższa nóżka kondensatora elektrolitycznego, czyli plus, ma iść tutaj do bazy tranzystora. O, ma iść tutaj. O. Ta krótsza, czyli masa, pójdzie nam do końca wtyczki, tutaj do tego przewodu gorącego. O, tutaj. Tu trzeba połączyć z tym przewodem gorącym. Masa tego pójdzie, tu trzeba sobie znaleźć, gdzie tu jest plus. Prawdopodobnie plus jest tutaj. O, tu jest plus. Zobaczymy, może to będzie widać. No tak, tutaj widać znaczek plusa, czyli ta blaszka jest plusowa, czyli do tego plusa damy minus. Albo dwa minusy razem te, albo pojedyncze, albo jeden, albo drugi. No tak, jak nam będzie po prostu wygodnie. I to by było już na tyle. To jest cały wzmacniacz z wykorzystaniem piezoelektryka. Zaraz to złożymy, zobaczycie, jak to będzie grało. W wersji drugiej trzeba by było tutaj dodać po prostu tranzystor. Tranzystor będzie w ten sposób. Tu mamy ścieżkę do układu, bo od razu w tym układzie oni tutaj w tej wersji dali już tranzystor. Tu trzeba będzie przeciąć tą ścieżkę. Tu mamy tranzystor. Kolektor tego tranzystora trzeba będzie dać do minusa. Tu podpinamy nasz elektrolit, a tą nóżkę dopinamy tutaj do tej ceweczki tutaj, o. Do tego miejsca, przepraszam, o. Tu do tego miejsca, oczywiście tutaj mamy przecięcie. Czyli tak, emiter idzie tu, kolektor ma iść do minusa, czyli tu będzie tutaj do minusa, a do bazy, czyli do środkowego, pójdzie nam kondensator elektrolityczny plusem i do niego idzie sygnał, przewód sygnałowy. Zobaczcie, na koniec zostawiłem jeszcze kruczek. Jeżeli to w tej chwili włączymy, będzie nam to grało charcząco, czyli elektrolit, czyli tą nóżkę elektrolitu, która idzie do bazy tranzystora, czyli do środkowej nóżki, musimy przez opornik 600 ohmów, 200 ohmów, 400 ohmów połączyć z plusem, ewentualnie z którymś tutaj tym transformatorkiem tutaj, o, zobaczcie. Może jeszcze raz, Gabrysiu, ci przedstawię, jak to jest zrobione. Tutaj ta wtyczka jest podłączona tutaj tą masą do plusa. Wszystko jedno, czy połączysz to z tej strony, czy tutaj z tej strony. Tu jest i tak włącznik, wyłącznik. Cały scalak ten główny jest odcięty. Tu jest opornik, który łączy tutaj albo plus z bazą, albo tutaj cewkę, którąś z tych cewek tego dławika do bazy. Tu jest dany 220 ohmów w tej chwili, ale możecie dać 680, 1 kilo, jaki tam po prostu macie. I możemy to wszystko po prostu złożyć teraz. No gotowe, żeśmy to zrobili, resztę zależy od pomysłowości twojej i twojego dziadka. Jestem pewien, że niektórzy koledzy będą zaskoczeni, a ci, którym to się nie będzie podobało, po prostu nie mają wyobraźni i nie przejmuj się tymi. Dobrze, możemy to uruchomić, czyli tu jest plus. Załadowuję tutaj pastylki. Dobrze, już załadowałem pastylki. Dobrze, tu mam tą skupkę, to ją wezmę na końcu. Załączamy tutaj do naszego odtwarzacza. Ten odtwarzacz już można kupić za 4,99, już widziałem, także to nie są żadne pieniądze, to kupiłeś za złotówkę.
praktycznie żadnych takich elementów nie dokopowałeś. Dobrze, możemy to sprawdzić. Czyli puszczamy muzyczkę i włączamy. Tu można sobie porobić różne bajery. O. Jeżeli byście chcieli troszeczkę głośniej, trzeba wymienić tranzystor na 80-50 i Wam będzie po prostu grał. To obciągnie bardzo mało prądu. Możemy sobie wziąć jakieś. Przyjemnej zabawy. Żegnam, do zobaczenia przy następnym filmie. Kiedyś w pewnym mieście wielkie było duże.